Kultura Futura to projekt, który trwa już od lat. Zajmował się na początku działalnością społeczną, teraz stał się projektem wielowątkowym, który dotyczy sztuki, ale też i nauki, ale też i tego, co nas czeka w przyszłości, czyli technologiami, które wyznaczają trendy, które za niedługo staną się obowiązującymi. W MOSie Małopolskim Ogrodzie Sztuk mieści się wystawa, która będzie trwała 6 tygodni, w której pokazujemy 10 prac artystów, którzy komentują rzeczywistość przy użyciu nowych technologii. W tym elementem pokazu zasadniczego jest użycie VR-u, czyli okularów, w których rzeczywistość, którą artyści sobie wyobrażają, możemy zobaczyć zapośredniczone w 3D i w przestrzeni wirtualnej, którą będziemy mogli na przestrzeniach ekspozycyjnych obserwować. Elementem wernisażu, takim rozpoczynającym, jest spektakl naszych przyjaciół z Carte Blanche, z teatru norweski, który proponuje nam swego rodzaju performance, bo to trudno nazwać sztuką teatralną, to już jest coś więcej. Ale to jest też i sfera, która jest dla nas bardzo interesująca, bo dotyka swego rodzaju edukacji przez sztukę. Też dotyka opowieści o tym, co wirtual nam proponuje, ale w formie spektaklu. To przenikanie się sztuki i techniki jest ogromne, dlatego że trochę takie tradycyjne malarstwo czy tradycyjna rzeźba odchodzą w przeszłość. One oczywiście odgrywają pewną rolę nadal, ale to, co się najciekawszego w sztuce dzieje współczesnej, to jednak jest takie głębokie przemieszanie techniki, różnych mediów, no i oczywiście sztuki, tak, która w tym jest. Jak się popatrzy na projektowanie urządzeń technicznych, również takich, którzy korzystają z jadacze chleba, to często te urządzenia są piękne po prostu, tak? Czy komputery, czy nasze smartfony, ale niezależnie od tego, że same w sobie są pewnymi dziełami sztuki, to też są tak skonstruowane, że łatwo korzystać z ich funkcji, więc to przenikanie tutaj występuje. Trzeba też pamiętać o innym wymiarze, że wiele urządzeń technicznych jest po prostu dziełami sztuki. Dzieła sztuki współczesnej, takie multimedialne, są po pierwsze na ogół ciekawsze, bo zaskakujące, dlatego że każde z tych dzieł pokazuje coś zupełnie innego, również od strony technicznej, ale jest pewna trudność w percepcji takich dzieł sztuki współczesnych, dlatego że szczególnie takie dzieła multimedialne, które wykorzystują filmy, wymagają czasu. Nowe możliwości, szczególnie wirtualna rzeczywistość, pozwalają na doznawanie takich rzeczy, które nie były możliwe wcześniej. I tu oczywiście właściwie nie ma granic, jeżeli chodzi o pomysłowość artystów i środki, jakie się wykorzystuje. Mówimy teraz coraz częściej o sztucznej inteligencji. Niektórzy uważają, że to jest zagrożenie dla artystów, że zabierze im chleb, no bo sztuczna inteligencja będzie sama coś wymyślać. Tutaj człowiek zawsze, chociażby ten, co będzie programował odpowiednio narzędzia, które generują potem coś, korzystając z mechanizmów sztucznej inteligencji, będzie decydował o tym, co będziemy chcieli. Biennale dobiega końca. Po 6 tygodniach chyba dużego sukcesu frekwencyjnego, ale też i bardzo dużego odzewu na poziomie już takiego odbioru intelektualnego i wrażeniowego tego, co zaprezentowało Biennale, spotykamy się na finisarzu. Na finisarzu, po pierwsze będzie to ostatni moment, kiedy będziemy mogli instalację zobaczyć, to jest raz, ale dwa, finisarz jest poszerzony o spotkanie, o swego rodzaju platformę, na której spotkają się przedstawiciele świata technologii, biznesu, startupów, a przede wszystkim nauki. Oczywiście kontekstem jest sztuka. Jednak wielowątkowe wydarzenie składają się po pierwsze wykład dotyczący procesu, który niezwykle interesująco opowiada o tym, o dostępie do nowych technologii przez osoby niedowidzące, czy niedosłyszące, czy niewidzące wręcz. To jest w ogóle nowy rodzaj wiedzy, która tutaj na bazie naszego Biennale została tworzona. Mamy forum, otwarcie forum, na którym pokazujemy, czy przybliżamy widzom bardzo ciekawe technologie, które już są wdrażane i głównie jakby nacisk kładziemy na to, co nowe technologie zmieniają w podejściu do zdrowia. I to między innymi jest fenomenalna opowieść o medycynie obliczeniowej, czyli krótko mówiąc o sztucznej inteligencji, która ma w jakiś sposób wspomóc procesy medyczne. W miejscu, gdzie się znajdują okulary wideo, jest 10 stanowisk, w których możemy oglądać prace artystów. To pomieszczenie całe jest swego rodzaju mikroświatem, w którym stosujemy
Biomed Aqua. A Biomed Aqua to jest swego rodzaju waporyzator, który powoduje, że w pomieszczeniu, w którym publicznym zwłaszcza, w którym jesteśmy, giną patogeny. Więc jest to, ja to nazywam spotkanie w cudzysłów low-tech, high-tech, czyli mamy z jednej strony nowe technologie, a z drugiej strony działania takie absolutnie bazowe na poziomie przecięcia się technologii i po prostu tego, co może nam przynieść biomimikra. Bo biomimikra z kolei to jest obserwowanie przyrody i wkomponowywanie pomysłów, które są zaobserwowane w przyrodzie, do życia realnego. Reprezentuję Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Fundację TryIT. Od 2 lat organizujemy projekt IT is Me. Jest to festiwal innowacji studenckich. Promujemy innowacyjność wśród naszych studentów. W tym roku naszym nowym pomysłem jest tworzenie komponentu IT is Me pod nazwą IT is Art, który promuje projekty tworzone na styku sztuki oraz informatyki. Przedsięwzięcie jest, bym powiedział, wielowątkowe raz, ale też i symultaniczne, bo równocześnie z tym, co dzieje się na sali teatralnej, czyli pokazy, wykłady, referaty, ale też i koncert, który zwieńcza całe nasze spotkanie. Zresztą koncert to tyle ciekawy, że posiłkowany falami mózgowymi, które zarządzają dźwiękiem z jednej strony, ale z drugiej strony też wykorzystujemy motywy dźwiękowe, które są zasłyszane przez NASA w kosmosie. Czyli to jest też dość takie też sztuka, ale zahaczająca o technologię. A z trzeciej strony, nieustająco w całym budynku są rozstawione miejsca, po pierwsze, w których można zobaczyć dodatkowe prace VR-owe, już bardziej interaktywne, w których się człowiek może poruszać. To jest na przykład instalacja Dawid 2, jest praca Indygo, ale jest też sala kinowa, która pokazuje wspaniałe filmy dotyczące styku sztuki i technologii, sztuki i nauki, sztuki i tego, co nas czeka.